Kiedyś myślałem, że Cartoon Network to jest kraj i tam ci ludzie, te postacie tam sobie żyją, hasają i zawsze błagałem rodziców, żebyśmy tam po prostu pojechali samochodem. Najpierw dostałem się do Teatru Roma, do spektaklu Aladdin Junior, gdzie poznałem pana Wojtka Paszkowskiego, już tak poznałem go dosadnie, można powiedzieć, bo wcześniej go znałem z jakichś tam zajęć teatralnych. No i on mnie zaprosił na casting do produkcji Kickin' It, po polsku Skopyta, do głównej roli, gdzie ja w ogóle nie miałem nic wspólnego z dubbingiem, nie wiedziałem, z czym to się je, ale byłem zawsze fanem dubbingu. Yo, Jack! Wróciłem! Jak lecisz, stary? Co ty tutaj robisz? Wow, rzuciłem starą budę i chodzę na nocną zmianę z kuzynem. Tak, i robię zawrotną karierę w mopingu. Tak mi ciężko było to wszystko współgrać, jakby ten ekran angielski tutaj, którego ja w ogóle mi tu, więc ciężko mi było i pan Wojtek, doszło do tego, że pan Wojtek przychodził, nagrywał siebie, jak gra tę postać, a później ja starałem się jakby naśladować jego, w ogóle nie słysząc angielskiego, tylko słysząc jego polską wersję. Mam randkę z niezłą lalką. Tak, chyba poleciała na mój nowy zapach. Czujecie? Kostka do kibla, yo! No ale to też nie wychodziło, więc później po prostu wziąłem się w garści, jakoś poszło. No ale tak, do dubbingu wprowadził mnie pan Wojtek Paszkowski, to jest taki mój tata dubbingu. Eres todo para mi. Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo. Quiero abrazarte, quiero besarte. To jest, słuchaj, no, to jest historia. Jaka piękna ta melodia. Nie znałam jej. Ja też nie. Właśnie ją wymyśliłem. A? W sumie to po prostu patrzyłem na ciebie i tak wyszło. Taka telenowela argentyńska. No takie to będzie, no dobra, nagramy te 80 odcinków i to ludzie to znienawidzą, nie? Okazało się, że po 80 odcinkach, każdy po 40 minut, naprawdę, proszę państwa, 40 minut, 80 odcinków w jednym sezonie, i dzieciaki to pokochały, to było niesamowite. Nie chcę, żebyś mnie widział w tym stanie. Już wszystko rozumiem, wiem, że nie chcesz ze mną być. Nie, to nieprawda. Nie rozumiem. Chcę z tobą być. My to jeszcze nic, ale pani Asia to wszystko reżyserowała, ona przez każdą minutę tego serialu to oglądała i to po kilka razy, więc no było dużo roboty z tym. A ten frajer to za kogo się ma? Nie. Widział, jak razem śpiewamy, a teraz dedykuję ci piosenkę? Moją piosenkę! Nie, poczekaj, stój, to nie ma sensu, Leon, proszę cię. No da się w to wkręcić, no cały świat się w to wkręcił. To jest produkcja naprawdę pokroju Hannah Montany, myślę, że to jest taki sukces, więc myślę, że gdybym miał to te 7 lat mniej i w tym nie grał, no to pewnie też bym się wkręcił. Pamiętasz dziewczynę tego dostawcy? Proste, jak mógłbym zapomnieć? Kręcisz z nią? Nie, no dobra, jeszcze nie. Ale nie wiem, jak córka milionera może być z kimś takim. Córka milionera? Oprócz Justyny Bojczuk, która zagrała w Wiolecie, to jako jedyny ja i Karol poznaliśmy Tini, która przyszła do nas, do kanału Między Nami. Jest z nami Tini. Cześć! Bardzo niziutka, chudziutka i bardzo skromna i pokorna, więc byłem w szoku, jak taka gwiazda w zasadzie międzynarodowa może się tak fajnie zachować i naprawdę, no pełna klasa, pokora i trzeba się od niej uczyć. Nie rób scen, okej, jesteś półmięczakiem i co? Jesteś też półchłopakiem. Masz zwykłe ręce i nogi i nie robisz tych dziwnych rzeczy z flakami. On mówił bardzo tak wysoko, ten był taki wysoki i pamiętam, że wtedy sobie stwierdziłem, że tak, jednak kurczę, chyba lubię tę taką wysoką, szaloną barwę. Nie martw się, wiem, wszyscy cię nienawidzą, ale wierz mi, niedługo napadnie na nich jakiś zmutowany królik albo coś i zaraz się zacznie. Och, mięczakmenie, ratuj! Bo jeszcze wcześniej dostałem propozycję od pana Wojtka Paszkowskiego, gdzie grałem moją ulubioną postać, w zasadzie chyba jedną z najbliższych mojemu sercu, mianowicie to był Billy Joe Cobra, czyli serial Duchy nas dwóch. Że co? Niby ten duch, przez którego dostałaś prawie zawału, to był ten odjazdowy Billy Joe Cobra? Tak, z pominięciem odjazdowy. Nie no, racja, to się samo rozumie. Tutaj Billy Joe Cobra! I tak cały czas, ta, yeah, yeah! Wiesz, taki, no, szalony, taki dżin, ducho dżin. No przecież mówię, no po prostu mam zły dzień na strachy. Normalnie ludzie drą się, że aż miło. Ale najcięższe chyba, to u pani Ani Apostolakis dostałem rolę Bansena. Bans and the Bestia, taki serial, to w ogóle teraz leci w telewizji. Cukierki, mydło, kola. Majki, za chwilę pomożesz mi wykonać niewyobrażalnie niebezpieczne zadanie. Wykąpać mojego niewidzialnego psa. Budla. I on mówi bardzo tak, wiesz.
Tak jest! Je, no, wkurzający głos bardzo mam tam, tak, że po 3 godzinach jak gramy to mamy... Dobra, do widzenia, musimy odpocząć, naprawdę od tego. A! Gdzie jest Budel? On może być wszędzie, Majki! Zdjąłem mu obroże na czas kąpieli! Dlatego jest niebezpieczny! No i rzeczywiście po nagrywaniu tego serialu nie mam głosu przez 2 godzinki. Muszę sobie oszczędzać głos. Zanim umarł, kazał mi panią odnaleźć. Chciał, żebym się czegoś dowiedział. Mówił, że pani wszystko wyjaśni. Miał absolutną rację. Niewielu rzeczy nie mogę wyjaśnić. To jest jedna z takich produkcji, z której jestem najbardziej dumny, bo no to było ciężkie wyzwanie. Czyżby Abe nie zmarł naturalną śmiercią? Kiedy znalazłem go w lesie, nie miał gałek ocznych. To raczej nie jest naturalne. Był zupełnie normalnym chłopcem, który nie miał jakichś takich charakterystycznych zachowań. To było ciężkie, żeby oddać ten naturalizm i pamiętam, że długo nad tym siedzieliśmy po kilka godzin przez parę dni. Emmo, kto zabił Wiktora? To byli ludzie z białymi oczami? Prosiłam, żebyś nie zadawał pytań. Widziałem kogoś takiego w dniu śmierci dziadka. Mężczyznę. To nagrywaliśmy to w ogóle w Budapeszcie, nie nagrywaliśmy tego w Polsce, więc tym bardziej to była taka warstwa tego takiego, Jezus Maria, gdzie ja jestem w jakimś Budapeszcie, nagrywam jakiś super mega hit kinowy. Nie no, muszę dać czadu. Dziś w blasku licealnych świateł Harry Osborne. To też w ogóle jestem tak zajarany, że to gram. Jadź się, pan Marek mi zrobił taki prezent z... No w zasadzie nie wiem, czy to on, czy to Disney, ale no ktoś mi zrobił prezent. Jestem pewien, że maczał palce w moim zawieszeniu. Spidey zawsze musi namieszać. No to jest kultowa postać. Tylko nie odtwarzałem je jako pierwszy, tylko któryś z kolei, ale rzeczywiście no jaram się po prostu jak pochodnia, jak myślę sobie, że jestem Harrym Osbornem w tym najnowszym Spider-Manie Marvela. Jesus, daleko jeszcze do tego autoserwisu. Zaraz strzelę pawia od tych wertepów. Ty, jak coś, to przytrzymaj w dziobie, zaraz wysiadamy! O takim Ferdynandzie Kiepskim trochę, no, narysowany przez polskich twórców, więc my byliśmy tymi pierwszymi aktorami, którzy użyli pod to głosu, ale to chyba tam nie pykło za bardzo i to się skończyło po jednym sezonie chyba, i to jest na YouTubie w ogóle. Jechałem metrem, a on taksówką! Powiedzcie, Lorenzo, że ta chwila bez niego była dla mnie najlepszą częścią tego wyścigu! O tak? W takim razie powiedzcie Chetowi, że moje życie było niebo lepsze, zanim się w nim pojawił! Ja tam grałem takiego, zresztą też z Karolem graliśmy braci i byliśmy tacy źli, podstawmy komuś nogę. Ruszaj! Ja będę prowadził! Byliśmy raczej nieprzyjemni dla innych, ale taka dosyć skrajna postać. Chcemy tędy przejść! To działa! Ruchy, przechodźcie szybko, zanim zaklęcie przestanie działać! Poza tym nie mam skarpetek na zmianę. Tam byłem bardzo taki kujonowaty i taki bojący się świata. To było też ciężkie, ale to akurat miałem z tego mega frajdę, bo nie kosztowało mnie to jakoś bardzo dużo wysiłku, jeżeli chodzi o zmianę głosu, a fajnie mi się gra takie rzeczy. Nie miałem imprezy i nie jestem czarodziejem, za to mam dowoli o krawków wędlin. Może to ja wygrałem? Zrozum, Ben, ich rodzice są potępieni. Myślisz, że czego ich nauczyli, co? Współczucia? Empatii? Błagam! W ogóle jestem jakiś Disney-friendly, wszystko z Disneyem. Kiedyś marzyłem o tym, żeby sprzedać ośrodek i zamieszkać w mieście jak normalni ludzie. Na serio? Mały byłem. No dobrze, że o tym mówisz, no. Bo ja to oglądam. Sprawdzę, czy moja siostra nie potrzebuje pomocy. Strzałeczka. Byłem romantykiem, byłem przystojny i byłem pociągający dla jednej z głównych bohaterek. Tylko tyle pamiętam. Więcej już nic. Jakoś niedawno pan Wojtek Paszkowski zadzwonił do mnie i powiedział, że chciałby, żebym użyczył głosu kilku postaciom właśnie z Gęsiej Skórki. Mogliście wejść furtką. Tak, ale tak było troszkę szybciej. Fajnie, że przynieśliście aparat. Możecie zrobić mi zdjęcie. Słuchaj, ja nie wiem, czy to dobra myśl. No ja oczywiście znowu się jarałem. No i mogę ci powiedzieć, że podkładałem głosu Ryanowi Goslingowi. Dziewczyny, nie macie mojego numeru, ale jak coś, to piszcie. Greg, gdzie ty celowałeś? No tak normalnie, starałem się w ciebie. Widzisz, o to drzewo się opierałaś. To co, ja jestem niewidzialna? Albo wampirka? Chodź, Greg, daj jeszcze raz. Shari! Greg! Z tym takim aparatem, że jak wiesz, robią ci zdjęcie i na tym zdjęciu widać, co ci się stanie zaraz, nie? Jaka ci się krzywda przytrafi. I jeszcze nagrywałem odcinek, co też uwielbiałem. Pamiętasz, jak się Gęsia Skórka zaczyna z tym psem, nie? Co tak oczy pokazuje tym zielonym.
byłem tym chłopakiem, zamieniał się w psa, w wilkołaka. Pamiętasz, że sierść mu zaczynała rosnąć? Wtedy też zobaczyłem psa. Jerry? Pies brzmiał tak jak on. Czy to możliwe? Jak już będę trochę starszy, to może będę dostawał jakieś takie role, wiesz, takiego, jak fajnie by było zagrać jakiego Majka Wazowskiego, albo takiego osła ze Shreka, no ale to trzeba na to zapracować, to tak, wiesz, to tak łatwo nie ma. Te takie postaci kultowe rzeczywiście, no można zauważyć, że grają, no grają ci aktorzy legendarni i no i mam nadzieję, że kiedyś też tak ze mną będzie. Na razie będę grał tych takich och i ach, no trzeba, wiesz, trzeba na to zapracować. Ta Violetta, jakby ten serial polegał też na tym, że Violetta się na mnie obrażała, stwierdzała, że ja jestem jednak B, później ja robiłem wszystko, żeby ona albo była zazdrosna, albo żeby do mnie wróciła, albo żeby stwierdziła, że jednak jestem najlepszy na świecie. I ona do mnie wracała, później płakała, że zostawiła tamtego, bo zraniła go na rzecz mnie. Później jednak stwierdzała, że ja jednak, kurczę, nie do końca jestem fajny, więc wracała do tamtego. No i to tak przez 240 odcinków jakoś szło i finalnie się ze mną całowała.